Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Nigrum. A oto przed wami kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Hellblade. Senua's Sacrifice. Musiałam powtórzyć ostatni etap z poprzedniego odcinka. Mianowicie zdobycie trzeciej runy. Ponieważ autozapis był przed znalezieniem w ogóle trzeciej runy i musiałam po prostu ten fragment sobie powtórzyć. Ale już jest okej, możemy przejść przez bramę. Słuchajcie, ostatnio czyhała tutaj na nas jakaś bestia, właściwie dalej czyha, myślę, że to może być jakiś boss. I ciekawa jestem, co to jest za bestia. It's a trap. The beast is coming. Now it can see you at your weakest. The time you suffered as a child at the hands of your father seemed no one you pined for Dillian. Do you remember the darkness, Senua? Ale początek odcinka. The beast is bringing it back. Did you leave me? This darkness, it's spreading. Father's keeping me away from the others, away from Tilly. I won't give up. I'm not going to rot in here. I'm going to find Dillian. Ależ początek, słuchajcie, no nie spodziewałam się takiego obrotu spraw. Zobaczyliśmy tą bestię w ogóle. Jaki początek. Jeszcze upuściliśmy głowę Dilliona, a bez niej no nie sprowadzimy go, jego duszy z powrotem tak naprawdę. Dobra, musimy, oczywiste, no musimy znaleźć jego głowę. Jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało. Ale ciekawe, zobaczyliśmy tą bestię. Ja coś czuję, że to będzie boss. Na pewno będziemy walczyć z tym. Prędzej czy później. Coś czuję, że walka może być tuż przed zdobyciem z powrotem głowy Dilliona, albo już po zdobyciu głowy Dilliona. Ależ ciekawie się zaczęło naprawdę. Dobra, weźmy pochodnie, to nam się przyda. Zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału, jeżeli seria z Hellblade wam się podoba. Kolejna runa. Ale fajny motyw tam mieliśmy z wodą. Pewnie gdybym
odwróciła się bardziej w stronę tej wody, to pochodnia by nam zgasła. Ciekawy motyw. Pięknie, ładnie poszła ta walka, naprawdę. Ale patrzcie, znowu jaki motyw się pojawił. Mimo, że w ogóle tutaj nie mieliśmy dalszego przejścia, to i tak gra zablokowała nam tutaj ścieżkę, stawiając kratę. Ciekawe, to było bardzo ciekawe. Dobra, podnieśmy pochodnie w ogóle, bo ta bestia tutaj już na nas warczy. Dobra, no teraz runy musimy poszukać. Coś czuję, że tą runę gdzieś tutaj chyba znajdziemy. O, właśnie. Kurczę, tam wygląda jakby to była literka R. No nie. A może z tej strony musimy to jakoś ogarnąć? Jeszcze te klatki się ruszają. Poczekajcie, może z tej strony. A, dobra, już wiem, co zrobimy. Tutaj podpalimy pochodnie. I z drugiej strony będzie widoczna runa. Bo tam jakby było za ciemno, po prostu brakowało trochę tej runy. Teraz powinno się tak udać. Mamy to. Ale tylko jedna runa na drzwiach. Ciekawe. Uff,
Myślałam, że straciliśmy te pochodnie całkowicie. A nam po prostu tylko ogień zgasł. Musieliśmy znowu podpalić tą pochodnię, ale dobrze, że samą pochodnię mamy. Że jej całkowicie nie straciliśmy. Powoli, powoli. Wow. The dragon Fafnir is so large and deadly that it would be impossible to kill him face to face. But each day, Fafnir crawls across the heath to find water. So Sigurd digs a pit in the dragon's path and lies in wait in it. When Fafnir slithers overhead, Sigurd sinks his sword into the dragon up to the hilt. Sigurd leaps from the pit, and Fafnir sees his killer. He warns Sigurd that the treasure will lead to his death, as it led to the death of all who owned it. Sigurd replies that death comes to all men, and every man would want to be wealthy until that day. And he takes the treasure. No i to był błąd Sigurda, że zabrał ten skarb. Dobra. Kolejna runa przed nami, słuchajcie. Te głosy coraz częściej do nas tutaj przemawiają. Tam jest jedno przejście. Wow. Dlaczego to mi wygląda jak arena walki z tym bossem? Ogólnie, jak arena walki z bossem to wygląda, naprawdę. Dużo miejsca. Takie, no wiecie, taka okrągła arena dość. Może to nie arena, może to coś innego, ale wygląda. Although Sigurd kills the dragon, Rian wants to keep Fafnir's gold all for himself. Rian also wants the strength and wisdom of the dragon, so he drinks its blood and asks Sigurd to roast Fafnir's heart for him. Sigurd does so, but when he touches the roasted heart to see if it is done, he burns his finger. Without thinking, he licks his finger and tastes the dragon's blood. In that moment, he understands the language of birds and hears them talk nearby. What really happened to her? Your mother was weak like you. The lights run out. She'll die. Okej, mamy kolejną runę, ale znowu jest woda po prawej. Tam jest ta runa. No dobra, zanim przejdziemy przez tą wodę, bo ja teraz nie skorzystam z tego przejścia, nie chcę, żeby pochodnia mi zgasła, sprawdzimy sobie najpierw to przejście i dopiero wtedy wrócimy się po tą runę. Jeżeli tam mi ma zgasnąć pochodnia, to wolę najpierw sprawdzić to miejsce. Ale mrok. What's she doing? She's lighting a torch. She's making light. She's making a fire. She's got light on the other side. Właśnie. Światło po drugiej stronie. Słuchajcie, to może być nasza droga ucieczki, wiecie? To może być coś, co nam pomoże, jak będziemy uciekać. Coś mi się wydaje, że jak zgaśnie nam pochodnia i ogarniemy sobie tą runę, to wtedy będziemy uciekać w drugą stronę do tego miejsca, które tutaj właśnie rozpaliliśmy. To może być plan. No, tylko że tam jeszcze most trzeba opuścić. Zobaczymy. Ale muszę przejść na drugą stronę.
Tak jest, mamy to, słuchajcie. Ale bez tego to by było ciężko, co? Ciekawe, co by się stało, jakbym nie rozpaliła wcześniej tego miejsca i przebiegła tutaj. Co by się stało? Ale teraz mamy to, tak? Teraz jeszcze będę mogła też wrócić z pochodnią. Świetne łamigłówki, naprawdę, podobają mi się. W ogóle głowy wilków. Aha, i tutaj rozpalimy ogień. I teraz mamy runę, tylko że będziemy musieli znowu ją z drugiej strony ogarnąć i tędy nie przejdziemy. Aczkolwiek mogę przejść w sumie i rozpalę sobie pochodnie. O właśnie, tutaj. No i proszę bardzo. Idealnie. No, podobają mi się, naprawdę podobają te łamigłówki. Świetna, świetna sprawa. Sigurd's newfound power lets him hear the birds speak, and they say Sigurd should eat the heart himself. Rian wants Fafnir's gold. Sigurd should kill Rian before Rian kills him. Sigurd should find Brynhild the Valkyrie, who sleeps an enchanted sleep. Sigurd heeds the bird's advice. He kills Rian, eats Fafnir's roasted heart, and takes Fafnir's treasure. And he embarks on a new quest. To ride to Hinderfell and find Brynhild, the Valkyrie. No, ciekawa historia, naprawdę. O kurde. Prawie jak w Dark Souls 2. Wyskakujemy teraz do jakiejś dziury. Coś mi się... O! Wow! Ale świetny motyw. Coś mi się wydaje, że do Leża Bestii się zbliżamy powoli. Ale genialny motyw. Dajcie znać proszę w komentarzach, co sądzicie o tym motywie. Ogólnie o tych motywach rąk, tych trupów. Świetne. Mamy walkę. O kurde.
kurde, nie widzę go. O nie, chyba zginęliśmy. Ja nie mogę. No, w ciemnościach ciężko go zauważyć. Ale jest ciemno, nic nie widzę. Chyba tego skupienia musimy używać w ciemnościach, albo odbić jego atak. Nie wierzę w to, że ten boss jest naprawdę taki mocny. Ja nie wierzę w to. No. Ciężko idzie, naprawdę. Nie nadążam robić uników. Może na dystans. Kurde, na ślepo, dosłownie na ślepo walczę. Jest tak ciemno, słuchajcie. Nie wierzę w to, nie jestem w stanie z nim po prostu walczyć. Jest tak ciemno, nic nie widzę. Nie widzę, co on robi w ogóle. O, gra nas na razie cofa na początek walki. Okej, musimy się bardzo, ale to bardzo uważnie przyglądać. Musimy się bardzo uważnie przyglądać w tych ciemnościach, gdzie on jest. Is he fighting?
Dobra, znowu go nie ma, zniknął. Najlepiej blokować, jak go nie ma tutaj nigdzie. Ale walka wymagająca, naprawdę, ale bardzo ciekawa. Kurde, tylko ta szarża jest straszna, bo on mnie powala tą szarżą. Dobra, mamy teraz idealny moment na zadanie mocnych ciosów, kiedy on wpada. Jest! Mamy to, słuchajcie! Tame the Beast! Udało nam się go pokonać. Tak jest! No, walka była bardzo wymagająca, chyba najbardziej wymagający boss. Już myślałam, że jakaś druga faza walki się odpaliła. People think of evil as an unnatural, invisible force, and so invoke the gods for protection. But evil can come from the hand behind the gods. A familiar hand, cold and cruel. He tried to fix her with his rituals, kept her trapped in that hole. She couldn't say which was worse. The darkness. Or the monster that her father had become. She couldn't fight them both. And so she left. Headed for the one ray of light that shone down on her. If she had stayed, she wouldn't have survived. Maybe Delian would still be alive. I'm so sorry, my love. She will save his soul. Even if this time she can't save her own. Forgive me, Senua. I know you have no reason to trust me anymore. Shadow, listen. But believe this. It was my mission to make you hate. To hate the darkness with a passion so great that you focus your mind on this quest. All this time, I wanted to protect you from the truth that would have destroyed you a long time ago. But you have conquered your darkness at every turn. You deserve to see behind the veil of darkness. Then take me to the mountain. To trust me. As deep as we can go. No. I won't stand in your way. She has to trust him. You will not survive what is in there. Ale ręka nam już poczerniała, słuchajcie, no to jest niesamowite. No parę razy zginęłam na tym bossie, nie było to aż tak dużo śmierci, ale spójrzcie, jak ręka nam mocno poczerniała. No dobra, słuchajcie. Zastanawiam się, czy iść jeszcze. Myślę, że pójdziemy jeszcze, słuchajcie, no. Kurde. Zastanawiam się tylko teraz, czy to będzie już koniec gry w takim wypadku, czy w tym odcinku zakończymy grę. Czy jeszcze nie? Głosy mówią, że już będzie zaraz po wszystkim. Wow.
won't let the darkness trick me again. I know you're safe with the gods. I can feel Hannah's gaze, searching for secrets inside of me. Secrets that even I can't see. I'm not here to fight my past. I'm here for Dillion. I will fulfill my vow, whatever the cost. Kurczę, no zastanawiam się, czy to nie będzie już koniec gry, słuchajcie. Dobra, mamy autozapis, ewentualnie. Dobrze, głosy już ucichły. Ewentualnie możemy zakończyć odcinek w tym miejscu, ponieważ ja na sam koniec, jak już zakończymy sobie grę, oczywiście będę chciała podzielić się z wami swoimi wrażeniami, swoją opinią na temat całości, na temat całej gry. I na to też chcę poświęcić parę minut, więc myślę, że najlepiej będzie, jak zakończymy sobie odcinek w tym miejscu, w tym momencie, a następny zaczniemy od razu od tego samego miejsca, ja zacznę nagrywać następny od razu, zaraz po tym. Wy to dostaniecie po prostu ten odcinek innego dnia już. I zobaczymy, czy następny będzie ostatnim, finalnym, w którym skonfrontujemy się z Helą. Przekonamy się. Udało nam się odzyskać głowę Dilliona. Walka z bestią była naprawdę świetna, niesamowita. Powiem wam szczerze, że najbardziej podobał mi się design tej bestii i w ogóle otoczenie. Oraz ten pomysł, że walczymy w ciemnościach z tą bestią i praktycznie jej nie widzimy. Z jednej strony była to fajna rzecz, ale z drugiej strony naprawdę utrudniała walkę i przez to też nie mogliśmy zobaczyć ataków tej bestii. To było praktycznie jak walka z niewidzialnym bossem, bo prawie że nie widzieliśmy tej bestii. Można było gdzieniegdzie momentami ją dostrzec w tych ciemnościach, ale naprawdę nawet ja musiałam się przybliżyć do ekranu i mocniej skupić na ruchach, które widziałam, żeby zobaczyć, czy ta bestia atakuje. Ale pomysł na walkę bardzo fajny, na pewno oryginalny. Dajcie proszę znać w komentarzach, co wy sądzicie na temat walki z bestią, jak wam się podobała ta walka, cała ta sekwencja. No i widzimy się w następnym materiale. Ja was zachęcam gorąco również do łapkowania oraz do zostawienia subskrypcji, żeby być na bieżąco i żeby wesprzeć kanał w rozwoju. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!